Moi drodzy, w końcu nadszedł ten dzień, w którym to znajdujemy się właśnie w Dreźnie i pojedziemy sobie dzisiaj do Berlina, ale ja oczywiście skręcę na autostradzie, ponieważ my jadąc z Drezna, wjeżdżając na A4, pojedziemy sobie w prawo i będziemy jechali do Wrocławia. I następnie, moi drodzy, zobaczymy, co znajduje się tutaj, jadąc A2 w stronę Poznania. A dlaczego jadę do Polski? Bo już za niedługo wychodzi polskie DLC do Fernbus Simulator. Znajduje się właśnie na serwerze Discord od TML Studios, czyli od twórców, którzy stworzyli właśnie Fernbus. I oni tutaj dali znać, że w końcu się pojawi, moi drodzy, Fernbus Simulator Polska. Jak klikniecie w ten link, no to się tam później zobaczycie sobie YouTube i w ogóle filmik. I on tam na końcu powiedział, że uwaga, kiedy wychodzi Fernbus Simulator Polska, jeżeli oczywiście nie będzie żadnych ścin i tak dalej, będzie wszystko dobrze działało, marzec 21. Zapiszcie sobie tą datę w kalendarzu, ponieważ 21 marca, bądź też 22, zależy w sumie kiedy wyjdzie, o której godzinie to DLC, to my sobie, moi drodzy, pojedziemy do Polski i będziemy praktycznie codziennie testować, jak wygląda Polska w Fernbus Simulator. Moi drodzy, w końcu ten dzień nadszedł, w którym to możemy sobie fajnie... Halo? Halo? Czy to już działa? Halo? Ja, dobra, działa, wszystko fajnie, pięknie, jest okej, dobra. Zrzucamy ręczny i, moi drodzy, jedziemy po nasze obesrołki. Aha, ja przecież z wami jadę. Ja wam za chwileczkę pokażę, z kim ja tutaj pojechałem. Ale, moi drodzy, ja już naprawdę się nie potrafię doczekać Polski. Ja... Uuu, jaka tutaj w ogóle droga brzydka. Śmieci, wszystko, syf i tak dalej. No i są moje obesrołki, witam serdecznie i o zdrowie pytam. Ja wyłączę silnik, bo wy nawet mi ostatnio pisaliście, że ktoś tam jechał na wycieczkę, chyba Silu jechał na wycieczkę. I Silu, jadąc na wycieczkę, jechał właśnie też jakimś autokarem. Przyjechał gościu, stał na przystanku 20 minut, czy tam 30, nie? I nie wyłączył silnika, nie? Ja wam mówiłem, że tak jest, to obesrołki tak robią. Dzień dobry, witam, kto dzisiaj ze mną jedzie? Toxic Thompson, jedziesz ze mną? Oczywiście, nie ma problemu. Następnie, moi drodzy, mamy Franciszka. Siema, Franciszek, jedziesz ze mną do Polski? Oczywiście, że jedziesz. A ono to taka malutka! Ty! Ja nie mogę, ty do przedszkola chyba łazisz! A kto to w ogóle jest? Matelek. Siema, Matelek. Jedziesz z nami do Berlina, znaczy do Polski. Ty jesteś troszeczkę większą osobą, ale to jest właśnie teraz, moi drodzy, Agi. Siemanko, Agi. Jedziesz z nami? Oczywiście, że jedziesz z nami. Następna osoba jest to Zozol. Siemanko, Zozol. Jedziesz z nami? Fajnie wyglądasz, fajnie wyglądasz. Mam nadzieję, że subskrybujesz wszystkie kanały. Następnie, moi drodzy, mamy następną osobę. Następną osobę, czyli jest to Julex09. No, Julex, ja ci ostatnio mówiłem, że ci się głos zmienił i to jest prawda, że głos został zmieniony. Następnie Moin. Jedzie z nami Krzysztof. Siemanko, Krzysztof. Następnie jedzie z nami Kata. Siemanko, Kata. Później jedzie z nami Oreo. Siema, Oreo, fajnie wyglądasz. Co prawda tutaj by jeszcze mogło więcej z nami osób pojechać, ale mam teraz jeszcze tylko i wyłącznie Kiri Kiri. Także no siemanko Kiri Kiri, tutaj też jest Kiri Kiri, ty też jedziesz Kiri Kiri, salut! I wszyscy jedziemy, moi drodzy, do Polski. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na Juniorski Airlines. Jak sami widzicie, nasze obesarowki już tutaj siedzą, a ty co tutaj, Matelek, robisz? Tak na samym środku siedzisz samemu? Co się tak patrzysz? Subskrybujesz już mój kanał? Jeżeli tak, to spoko. Moi drodzy, dzisiaj włączę wam chyba wszystko, ale nie wiem, czy to działa. Bo tu jest, czekaj, tu musimy załączyć dźwignia w biegu neutralnym. Odpalamy naszą Hawirę. Dawaj, jedziesz. Ten test zegar mnie tak denerwuje, nie? Dobra, jedziemy, let's go. Cyk, proszę bardzo, tu już mi wszystko zaburczało. Klimatyzacja. I ja wiem wam, tutaj, jak się tutaj załącza? Halo? Co my tu mamy? Patrzcie. Udostępnienie hostessy. Udostępnienie Wi-Fi. Monitor kierowcy, proszę bardzo. Ale wyłącz telefon. Czyszczenie kamery. I WC, macie WC, możecie robić siusiu. Albo nie, nie, bo wy później jesteście tak mega cicho. Ja wam wszystko wyłączam. Nie ma szans, nie ma szans. U Juniora niczego nie ma. Spuszczamy, moi drodzy, skorzystaj z nawigacji. Oczywiście tam już policaj stoi. I jedziemy, moi drodzy, właśnie w tym momencie na Wrocław, okej? Okay? A jeżeli... O nie! A jeżeli my będziemy od 21 marca grali sobie w Fernbus DLC Polska, policja dostała tam szlak. Ona na szorot... Jak tu cios. Dobra, nara. Ktoś tam mnie przyhaczył, nieważne. I co mam chciałem powiedzieć, a was jest kłamać, to jest to, że my sobie fajnie pojedziemy do Polski i chyba właśnie będziemy też z Berlina jechali do Poznania i później z Poznania... Ja jestem... Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jakie wymyślicie będą miasta. Bo ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Nie, to nie był Blitza, to nie był żaden...
To nie był żaden fotoradar. Drobna stuczka, to nie był żaden fotoradar, ja ci obiecuję, że to naprawdę nie był żaden fotoradar. Dobra, skręcimy teraz to. Silu! Silu! O jest, Silu! Sinbad leży znowu, no! Podnosimy go. Ja się pojawię. Dobra, jestem tu. I czekaj, bo ja gdzieś tu już musiałem jechać, nie? Ja gdzieś tu muszę... Okej, i tu za chwileczkę będzie... Jak ja tu mam wjechać? Tu. Aha, ja muszę cały czas prosto. Nie skręcamy, tylko cały czas prosto, mając nadzieję, że tam nie będzie tych stopszyld, że nie można jechać dalej, nie? Dobra, jedziemy prosto. Zobaczcie na Görlitz, czyli na Zgorzelec. Tutaj najprawdopodobniej już powinny być, tak mi się przynajmniej też wydaje, ale... Ej, tu jakiś, patrzcie, Flixbus jedzie, ty co to jest? Nowy autobus! Bezpośredni autobus na lotnisko w Modlinie? Co to jest? Ej, dawaj, ja muszę przyspieszyć, ty. Ziomek, dawaj. Co to jest? Ej, nowy autobus, nie? Ja pierwszy raz coś takiego widzę. Jakaś Scania. Bezpośredni autobus na lotnisko w Modlinie. Co to? Oni tu już wszyscy na polskich blachach prawie jeżdżą. No, tutaj niemieckie. Niemieckie blachy. Ale, no dawaj, przyspieszaj, człowieku. Ja go nie dogonię. Co to jest za Scania? Kto to tu jedzie? Modlin. Wygodnie, bez przesiadek przez całą dobę. Okej. No ale co wam chciałem powiedzieć, a was jest kłamać, to jest to, że my już jedziemy na Görlitz, czy jedziemy na Zgorzelec. Dobra, zjeżdżaj. Ja cię muszę dogonić, nie? No zobaczcie, kto to tutaj jest w ogóle? Jakiś Modlin Express. Co to jest Modlin? Lotnisko w Modlinie. Gdzie to jest Modlin Air... Warszawa? Wizz Air. Ej, czy oni mają podpisany jakiś kontrakt z Wizz Air? Ja cię muszę wyprzedzić, sorry, ja cię nie puszczę. Ty no patrz. Pierwszy raz taki autobus widzę, jakiś taki różowy. No i co, mamy troszeczkę ścieżki do przodu. Oni tu, wydaje mi się, że oni tutaj zrobią też Görlitz i Zgorzelec. Że to będzie, to jest po prostu piękne miasto. Mi się wydaje, że tam tak właśnie będzie. Hasło do Wi-Fi? Ja mam zasięg. Mogę ci udostępnić jak chcesz. Ustawić router albo nie. Albo nie, bo będziesz mi tam ściągać jakieś nielegalne rzeczy. Ty, będzie wypadek. Jednak nie, ale... Ja jestem ciekawy, czy jak my tutaj wjedziemy, tu jest Görlitz, tu chyba będzie stop, ale wydaje mi się, że za chwileczkę, ja jestem w ogóle też ciekawy, czy będą te wiatraki, bo tutaj Görlitz, Zgorzelec, jest bardzo dużo wiatraków, ja jestem ciekawy, czy oni je tam dodali, albo dodadzą, czy my tam w ogóle wjedziemy, czy będzie stop znak i czy będzie znak Rzeczpospolita Polska, bo jak sami widzieliście, ostatnio jechaliśmy do Szklarskiej Poręby, gdy byłem mega chory, zaczynam troszeczkę, byłem niewyspany, bo miałem migrenę, i czy my sobie znajdziemy tam ten, nie, szyld, Rzeczpospolita Polska. Ty, patrz, ile trawy. Co tu jest? Halo, co tu się stało? Czemu tu jest tyle trawy? Tu ktoś nie wykosił. Tu ktoś nie wykosił. Oj, będzie mandat. No a tam co są za góry? Czy to są karkonosze znowu? Ta, wydaje mi się, że tak. Tutaj są, no niby tak, karkonosze. Że, no chyba. Nie jestem pewien. Nie, no to są chyba karkonosze, prawda? No zobaczcie. Tam, co to jest za droga? To jest ta autostrada. Okej, okay, czyli jedziemy tam. I tam już jest chyba zjad na... Tam, zjad. Tam już jest zjad chyba na Zgorzelec, widzisz tu. Ale wiatraków nie ma. Oni wiatraków jeszcze nie dodali, ale tu jest właśnie zjazd na Zgorzelec. I wydaje mi się, że tu już jest przygotowane pole na Görlitz. Ale nie jestem w 100% pewien, bo to bardzo... Cicho być, bo ja tutaj opowiadam. Ale wydaje mi się właśnie... Że będzie spoko. Ty, oni zjeżdżają na Zgorzelec, pa Ausfahrt! Czekaj, czy ja tu mogę zjechać? Ale oni... No mogę zjechać, ale oni tam później będą... Widzisz, oni tam jadą w pola, ty! I oni tam znikają później. On jedzie, patrz, i on znika. Jedzie... I znika. Ale tam będzie chyba Zgorzelec. Chyba, że tutaj będzie jeszcze... No nie wiem. Chyba, że tutaj będzie... No nie wiem. Na Pragę? Może coś... Bo tutaj musi być ten... Co tu jest za miejscowość w Niemczech? Żytawa, jakoś tak. Jest znak! Czekaj, patrz! Jest znak, patrz! Oh my god! Cicho być! Patrzcie teraz to. Rzeczpospolita Polska. Ręczny, silnik, wstajesz. Czekajcie, bo my jesteśmy w Polsce. I tam też jest znak Deutschland. Okej. Okay. Jesteśmy, moi drodzy, Rzeczpospolita Polska. Już jest mega przygotowane i mamy nawet szyld tutaj, spójrzcie. I to zaktualizowane. Gdzie możemy jechać 140, zobaczcie. 140 normalnie na autostradzie, 120 ogarnięty pas zielenią, stówka... Jak 100? Aha, ekspresówka 100? Poza miastem
100? Są tak skomplikowane rzeczy, to jest niemożliwe. Czemu w tej Polsce jest tak skomplikowanie tutaj w ogóle, nie? 50, 50, 90, 70... W Polsce mogą to jeździć 70? To dlatego oni tacy wolni są. Ale i tak wszyscy ci są 90. 80... 80 mogą w Polsce jeździć ciężarówki? I te aut... I... Co? Ty, ja nie wiedziałem. Ale zobacz, zobaczcie w ogóle, patrz. Patrzcie, jaki... Jaki Polska jest skomplikowanym krajem, nie? Zobacz te ograniczenia tu, nie? A zobacz te ograniczenia tu. Ale tutaj gdzieś jeszcze powinno być dla ciężarówek, tylko nie ma. No ale jest mało skomplikowanie, no poza miastem Stuwa, autostrada 130, miasto 50. A tu pas zieleni, nie ma pasa zieleni, jest pas zieleni, dwupasmówka, coś tam. Masakra ty, i tu nawet pas, 102, ja nie wiem w ogóle, o co chodzi. Ale no dobra, moi drodzy, jesteśmy oficjalnie w Polsce. Zaraz będziemy w Polsce. Tylko ja muszę tą łajbę rozhulać troszeczkę. Bo tu, no właśnie, no tu już jest granica, no jest granica. I troszeczkę sobie pojedziemy do przodu. I za chwileczkę wlecimy pewnie poza mapę, ale już praktycznie byliśmy we Wrocławiu, prawie. 21 marca, od 21 marca będziemy w Polsce. Okej. Dobra, no i co, wjeżdżamy. Jakaś górka tu jest, nie ma żadnego pojęcia, dlaczego tu jest jakaś górka. Tutaj żadnej górki nie powinno być. Ale tak wygląda Polska. Widzicie? No jest już tutaj troszeczkę przygotowane. Ale niestety żadnych miast nie ma. Nie ma chyba nawet też trawy, chyba że ta trawa się nie wczytuje. Ale co jest najgorsze, to jest to, że nie ma Görlitz. Co ten zaś tam zrobił? Nie ma Görlitz i nie ma Zgorzelec. I nie ma wiatraków, oni tu muszą dodać wiatraki. Przecież to jest znak rozpoznawczy, że dojechałeś do Polski. Ale mi się wydaje, że oni dodadzą Kołobrzeg. Wiecie dlaczego dodadzą Kołobrzeg? Bo bardzo dużo Niemców tam jeździ. Oni znają, oni na to miasto mówią Kolberg. Kolberg! 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 Kolberg, ja cię kocham! Nie wiem, ja też nie wiem, jak chciałem dojechać do Wrocławia i co? Jedziemy teraz 300 na godzinę, wiecie, lecieliśmy poza mapę, no tak wygląda Wrocław. O, widzicie, tam jest gdzieś Wrocław. No trudno się mówi, no. Co ci mogę powiedzieć, a cię nie skłamać? To jest to, że muszę się tu jakoś wycofać. Ja bym sprawdził jeszcze tu, dwójeczkę. Tu, dwójeczkę. Tylko gdzie mnie... Gdzie ja jestem? Nie gadaj, że ja... O nie, zbugowałem się! Halo? Zbugowałem się, to tak konkretnie. Bo ja cały czas gdzieś tu jestem. Nie, tu jestem znowu! Tu jestem pod mapą, wcześniej mnie też tutaj wywaliło, na tą czwórkę. No dobra, co, sprawdzamy dwójeczkę? Sprawdzamy. Moi drodzy, żeby było szybciej, Polonus udostępnił mi Mercedesa Benza, który... Benz, który jedzie 700 na godzinę, nie no, żartuję oczywiście, ale będzie po prostu szybciej. I my musimy teoretycznie teraz pojechać na Berlin, ale my oczywiście tego nie zrobimy, bo jedziemy tu na Berlin, ja muszę... W prawo, czekaj, tu w prawo i tu w prawo, dobra, let's go. Przykro mi, że muszę jechać sam, że te obesrołki, które zostały tam na przystanku, nie doczekałem się nigdy tej trasy. Nikt mi tutaj nie będzie marudzić, ale dla mnie najważniejsze jest teraz to, żeby dojechać. Pa, tutaj coś będzie, tu jest fotoradar, pa. Cyknie. Jakbyś inaczej. Panie policjancie, przepraszam, że wjechałem w pana. Ała! Dobra, jestem. Drezno, Rostock, Leipzig, Magdeburg. Szkoda, że nie ma na Wrocław. Poznań. Oni powinni już znaki robić. No, ileż można czekać ty? O nie, nie! Nie gadaj! Nie. Dobra, jestem. Czekaj. Bo mi oni tutaj nie pozwolą jechać na Poznań. Oh my god! Co teraz się stało? Gdzie ja jestem? O! Jestem chyba w dobrym miejscu, nie? Pojawiłem się za tym. Za... No chyba dobrze się pojawiłem. Za tymi szyldami. No to ciśniemy dalej. No jedź! Co jest grane? Halo! Ja muszę tu po... Proszę się odsunąć. Proszę się odsunąć, bo ja muszę tutaj gdzieś wjechać, bo ja źle pojechałem. Tu wjeżdżamy i ciśniemy pod prąd, dobra. Niestety, jak sami widzicie, muszę jechać pod prąd, ale nie chcę się zrespawnić gdzieś za chwileczkę obok, żeby sceny nie było. Tu w ogóle też jakieś niedokończone ulice. Mam nadzieję, że tutaj za chwileczkę mnie nie zablokują, że nie będę mógł jechać prosto, ale to najprawdopodobniej będzie ten prawy pas zablokowany.
ogóle jakieś miasto jest. Tylko tu jeszcze nic nie zaznaczyli, co tutaj może być. Widzisz? Tam normalnie jest miasto. Jak ja tutaj... Patrz! Tam normalnie jest miasto. Ja nie wiem, co oni tutaj dodadzą, ale możliwe, że po prostu tutaj coś będzie, bo jeżeli mają już przygotowane miasto, to tutaj coś musi być. Widzisz? Patrz. No pół miasta jest zbudowane. No a my co? Pomalutku zbliżamy się do Polski. I gdzieś tutaj powinien być też znowu szyld. Ja, jest szyld! Widzicie? Jest! Jest szyld! Rzeczpospolita... I tu jest... To jest granica chyba, nie? Tu. To. Ty, no rzeczywiście, tu jest granica, patrz. I jest Rzeczpospolita Polska. Już tu jesteśmy. Ty, no musi we mnie wjechać! Ale nie ma tutaj nigdzie szyld. Tam są jakieś szyldy. Nie ma... Jak tu wygląda, ty? Ja tu pierwszy raz jestem. Ale nie ma żadnych szyldów. Gdzie jest pokazane... Co tu jest grane? Czemu tu tak... A bo to jest... Odejdź! A bo to jest granica! Patrz, czekaj. Hamuj. Ja muszę sobie wjechać na swój pas. I my tutaj gdzieś jesteśmy. I tu jest najprawdopodobniej granica, widzicie? Tak mi się przynajmniej też wydaje. No, Flixbusy stoją. Niestety tutaj dalej wszyscy na niemieckich blachach stoją. Tutaj mamy col. Czy też policaj. A wszyscy dalej jadą co? Ja, jest szyld! Widzisz? Tu jest ten sam szyld, że jesteśmy już w Polsce. No i wszystko, a czy ty tutaj go... No wszyscy jadą dalej na niemieckich blachach. Ja już się nie umiem doczekać, jak te samochody będą miały polskie blachy, a my ciśniemy dalej na Poznań i za chwileczkę pewnie wylecimy poza mapę. Jak wiesz inaczej? O, jest polskie... Polskie znaki już są! Patrz! To jest polski znak! Nie ma takiego w Niemczech, że żółty i... Czekaj, bo ja nie wiem... Patrzcie te fabryki. Oni tu robią coraz to więcej. Widzicie? Tu jakaś fabryka. Tu jakieś cosiks, nie wiem w ogóle o co chodzi. I tam też jakaś stróżówka. I tam też coś jeszcze jest zbudowane. Tam. Droga. Widzicie? No dobra, ale no co? No fajnie zbudowane, mamy już pierwsze polskie znaki. Lecimy! W dół! O, lecimy w dół. Polonosem! Wszystko!